Jakiś czas temu miałem taką usługę związaną z tym, że ileś rozmów w ostatnim czasie z wierzącymi przeprowadziłem, to przypomnę, albo dla tych, których nie było, gdzie oni opisywali, że w kościołach, w których oni są, zaczynają się dziać niedobre rzeczy. Jest to pokłosie pewnych nauk, które w latach 80. 90. do naszego kraju doszły. Tam mówiłem o tej książce Rickiego Warrena, Kościół świadomy celu, życie świadome celu. Niestety widzę teraz taką coraz większą tendencję, że ci wierzący, użyję takiego słowa, zgorszeni tym, co się dzieje w kościołach, zaczynają od kościołów odchodzić, siedzą w domu sami z małżeństwem. Niestety jest to informacja z takich ostatnich kilku dni. Kolejna taka właśnie rodzina, którą znam, tak postanowiła. Jest to, nie usprawiedliwia ich to, bo to trwa przy Panu, nie powinien mieć tego typu sytuacji. Ale mimo wszystko to pokazuje, że właśnie w kościołach zaczynają być coraz takie wprowadzane rzeczy, które ludzi wierzących, nowonarodzonych odpychają od siebie. Zaznaczyłem wtedy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć i ten właśnie wtedy ten wykład, ta usługa miała to na celu. Poruszyłem kilka tematów bardzo pobieżnie i też tak powiedziałem, że postaram się, też zachęcam braci, może nie bracia, też się podejmą tego, jak nie, no to ja to będę robił, te tematy rozszerzać. To były tematy takie jak nastawienie się na słuchanie, jak się idzie do domu Bożego, trzymanie się słowa, nie wchodzenie w jakieś bajki, nakrywanie głowy, czy też przez mężczyzn nie nakrywanie głowy. Ileś było tego, było teraz, już nie będę teraz zabierał czasu, bo tego czasu jest coraz mniej. I zacznę właśnie od tematu, nastaw się na słuchanie, jak idziesz do domu Bożego. Zacznijmy od Kaznodziei Salomona, to jest 4 rozdział, 17 werset. Biblia Warszawskie, 737 strona. Kaznodziei Salomona, 4 rozdział, 17 werset. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Tutaj widzimy dwie grupy ludzi. Jedni taki, powiedzmy, to tak, są dwie grupy ludzi. Jedni tacy, którzy przychodzą do domu Bożego i już idąc, czyli w naszej sytuacji na zgromadzenie pańskie, czyli zgromadzenie naszego kapłanów, idą do domu Bożego i czekają, co Duch chce powiedzieć do zboru. Co będzie zwiastowane, nie tylko tak jak teraz w tym momencie, ale w ogóle bracia różni wstali, usługiwali, zwiastują słowem. Też ja bym poszedł jeszcze dalej, po nabożeństwie mamy czas, gdzie jesteśmy w kawiarence, więc też rozmawiamy ze sobą. Myślę, że niektórzy podejmują tematy dotyczące wiary, dotyczące tego, co było na słowie. Więc chodzi o to, że jest grupa ludzi, która się nastawia. Idąc do zboru, oni po prostu czegoś oczekują. To nie, ale mam też drugą grupę. Jest napisane, gdzie gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie mają nic innego, jak tylko czynić zło. I te ofiary to może być w naszym nastawieniu coś takiego, że idę do zboru, bo nie chcę podpaść Bogu. Na nabożeństwo, przepraszam, nie zboru, na nabożeństwo. Idę do zboru, bo inaczej Bóg będzie się na mnie gniewał. I robię z przyjścia na nabożeństwo swego rodzaju ofiarę przebłagalną. Jest to bardzo niewłaściwe nastawienie. Nie mówię, że tak jest. Ja, przepraszam, mówię o moich doświadczeniach w rozmowie z ludźmi, żeby ktoś się nie czuł osądzany. Nie wiem, kto co ma w sercu, po prostu dzielę się moimi rozmyśleniami na ten temat. Więc jest to bardzo niewłaściwe iść na nabożeństwo na zasadzie, bo będę miał konflikt z Bogiem. Nie, idę na nabożeństwo, bo jest to wyraz mojej wdzięczności do Boga, że jestem nowonarodzony, a też, że wierzę że Boga żywego, nie tylko mówię o tym. Czyli ten Bóg żywy przemawia do nas jako do Kościoła, bo przemawia, jesteśmy jako jedno ciało i Bóg przemawia do Kościoła. Również indywidualnie, ale to wszystko jest w ramach Kościoła i to musi być przez Kościół weryfikowane, oczywiście na podstawie Słowa Bożego. Więc mamy takie dwie grupy ludzi. I teraz chciałbym się pokazać taki dla mnie najlepszy przykład zgromadzenia i nastawienia wierzących do tego zgromadzenia. To będzie w księdze Nehemiasza, 8 rozdział. I od 1 wersetu. To jest strona Biblii Warszawskiej 529. Ja przeczytam najpierw dłuższy fragment, a potem uwypuklę niektóre tematy, które tak najbardziej mnie tutaj zastanowiły, poruszyły i które uważam powinny być w nas jako wierzących, gdy właśnie przychodzimy na zgromadzenie pańskie. Więc mamy Nehemiasza. Ja pokrótce przypomnę. Izrael wraca z niewoli, przybywa na swoje terytorium, wszystko zniszczone, świątynia zniszczona, mury zniszczone, domy zniszczone, wszędzie wrogowie, którzy przeszkadzają w odbudowie tego wszystkiego.
jest ten lud, który tak naprawdę już jest w takim stanie, że oni już tylko Boga mogą się uchwycić. Znaczy prawda jest taka, że my w ogóle tylko Boga się powinniśmy uchwycić, ale oni zostali przez Boga doprowadzeni przez te lata niewoli, to olbrzymie pokuty. Przypomnę też, że wtedy się stworzył system synagogalny właśnie podczas tej niewoli, dzięki czemu jak Żydzi przychodzili, oni rozważali słowo. Jak była świątynia, czegoś takiego nie było. Oni tam stali sobie na tym przedsionku, nie było to takie uregulowane. A system synagogalny, zresztą na bazie, nasze zbory są zbudowane na bazie systemu synagogalnego. Miejmy też tego świadomość, tak właśnie jak brat wychodzi, to usługuje. Siedzimy tak jak siedzimy. No różnica jest taka, dzięki Bogu, że nie ma tak, że siostry są gdzieś tam w tym takim osobnym pomieszczeniu, nie z mężczyznami. Pan Jezus to zdjął. I my teraz jako wszyscy, jako jedno kapłaństwo, jedno w Chrystusie możemy siedzieć razem. Ale dobrze, utrzymajmy się tematu. Więc tak, czytam od pierwszego wersetu. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną. I uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz kapłan zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli zrozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu, sporządzonym w tym celu. Obok niego zaś stali z prawej strony Matityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hiskiasz i Meneasz. Proszę, z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, przepraszam, dalej od tego. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud podniósł swoje ręce, odpowiedział amen, amen. Następnie skłonił swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Jakub, przepraszam, mam trudności z wyczytaniem tego, lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. I czytali z księgi zakonu, ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. Wtedy Nechemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu. Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich, idźcie, najedźcie się tu z tego jadła i napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc, uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić i udzielić innym i urządzić wielką, radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, ażeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. I znaleźli przepis w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta w siódmym miesiącu synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach i że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach i w Jerozolimie, wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałęzie sosnowe, gałęzie mirtowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych, aby pobudować szałas, jak jest napisane. Wyszedł więc lud i przyniósł i pobudowali sobie wszystkie szałasy, czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach w domu Bożego i na placu przy bramie wodnej i na placu przy bramie efraimskiej. I teraz bym chciał kilka tematów tutaj uwypuklić. Pierwszy temat to będzie z pierwszego wersetu. I uproszono Ezdrasza, pisarza, żeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Czyli naród się, zgromadza i proszą Ezdrasza. Co możemy z tego wywnioskować? Po pierwsze, ten naród chciał słuchać słowa. Oni nie zebrali się tak, żeby się zebrać, żeby odprawić jakiś rytuał, tylko oni prosili Ezdrasza, bo wiadomo, że nie wszyscy mieli tę księgę, właściwie to był jakiś ewenement, że ktoś ją miał. Prosili Ezdrasza, żeby on nim zaczął czytać te słowa, bo ich serca tego pragnęły. Jakie możemy z tego wyciągnąć wnioski? Pierwsze jest takie, że przychodzę na zgromadzenie pańskie, ja chcę, żeby było zwiastowane Słowo Boże. Nie jakieś słowo ludzkie, tylko Słowo Boże. Oczywiście my, bracia usługujący, dodają komentarze, ale to musi być wszystko w ramach Słowa Bożego. Kolejna rzecz, wiemy, że wiara bierze się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, prawda?
Więc słuchając Słowa Bożego, nie dość, że uczymy się przykazań, które Pan Jezus nam zostawił jako swojemu Kościołowi, również budujemy naszą wiarę. Jeżeli ktoś mówi, że w wierzących są takie sytuacje, ja też to przeżywałem, żeby nie było, że ja się tutaj wywyższam, jeżeli ktoś jest nawet na takim etapie, już jako osoba wierząca, że ta jego wiara gdzieś podupada, to jest pod dyskusję, ale proszenie Boga, żeby wzmocnił wiarę, skoro jest napisane, że wiara się bierze ze słuchania ze Słowa, ze Słowa Bożego, prawda? No to jeżeli ja nie czytam w domu Słowa Bożego, jeżeli nie przychodzę na zgromadzenia, proszenie Boga, żeby podniósł moją wiarę, według mnie jest troszeczkę ryzykowne, niezgodne ze Słowem Bożym. Bo wiarę my dostaliśmy jako łaskę, każdy nowonarodzony, i mamy pilnować, żeby ona wzrastała. Jest to nasza odpowiedzialność. Oczywiście cały czas wiara jest łaską, ale jeżeli ja nie studiuję Słowa, tak jak nie ma takiego nastawienia jak ci Izraelici tutaj, i tak naprawdę mnie to niespecjalnie interesuje, no to nie dziwmy się, że potem ta wiara w nas maleje. Niestety wśród moich znajomych, którzy, to przykro jest mówić, którzy właśnie zgorszyli się pewnymi rzeczami w zborze, również to wychodzą pewne takie rzeczy, niedociągnięcie, kiedy ta wiara nie była budowana. Są to takie próby wiary dla nas. Ja wierzę, że nawet jeżeli człowiek wychodzi ze zboru, bo coś jest niebiblijnie, to taki człowiek, jeżeli ma grunt na Bogu, on nie upadnie i nie będzie siedział w domu. Przez jakiś czas, może tak, dopóki nie znajdzie społeczności. Ale tutaj jest właśnie to, że oni mieli według mnie świadomość, po pierwsze mieli olbrzymią potrzebę słuchania Słowa Bożego, sprawdzajmy siebie, czy mamy taką potrzebę, przychodząc na zgromadzenie pańskie. Drugie, ich wiara była budowana, a potrzebowali tego. Wyobraźmy sobie tę sytuację, wszystko wokoło zrujnowane, nie ma państwowości, jakieś dopiero zalążki się tworzą, mamy wrogów, ta wiara naprawdę mogła być mocno osłabiona, prawda? To jest tylko człowiek, tylko wiarą żyje. No, żaden, posługując się logiką, no to było niemożliwe, żeby to odbudować. I oni potrzebowali zbudowania tego wiary i wiedzieli, gdzie się udać właśnie do Słowa Bożego. Kolejny punkt, to będzie już trzeciego wersetu, końcówka. A uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. Jeżeli przychodzimy na zgromadzenie pańskie, iluś braci w czasie tego zgromadzenia usługuje, musimy się skupiać na tym, co jest mówione. I nawet nie, pierwszy powód jest taki, żeby czerpać te nauki, które są, ale drugi powód jest taki, że ja nie wiem, co będzie za jakiś czas, ja nie zacznę jakiejś herezji głosić za mikrofonem i wtedy obowiązkiem zboru jest reagować na to. Ale oczywiście to reakcja jest wtedy, jeżeli słuchamy ze skupieniem, co ja mówię. Zbór musi weryfikować braci, którzy usługują. I nie chodzi o to, że ja sam sobie zweryfikuję, skrytykuję sobie w duchu i zostanę z tym. Nie. Jeżeli coś jest nie tak, przychodzę, są bracia starsi, którzy są odpowiedzialni za zbór, są powołani do tego i z nimi rozmawiam. I dlatego ta uwaga na Słowie Bożym jest bardzo ważna, jeżeli słuchamy Słowa Bożego. Będę, przepraszam, trochę jednak przyspieszał. Kolejny, bo tego będzie dużo. Kolejny punkt jest z piątego wersetu. A gdy ją otworzył, chodzi o Księgę Zakonu, cały lud powstał. Co my tutaj wyczytujemy? To był niesamowity szacunek do słowa, które było zwiastowane. My jak się zgromadzamy tutaj, przychodzimy na nabożeństwo, zobaczcie, oni jeszcze nie byli w Duchu Chrystusowym, no nie? I zobaczcie, jaki to jest szacunek do Boga. Ja nie mówię teraz o tym, że my mamy wstawać, jak jest czytane, ale bo w duchu i w prawdzie oddajemy chłop Bogu. Ale zobaczcie, jaki to jest szacunek do słowa, bo dla nich to nie było tylko, wiecie, takie słowo, przepraszam, mówię oczywiście rzeczy oczywiste, prawda, ale to nie było tylko słowo odczytane, ale to był przekaz od Boga. I oni mieli głęboką tego świadomość, że oni nie mogą sobie tak zlekceważyć, że wiecie, brat odczytuje słowo, jeżeli ono jest zgodne, bo to nie chodzi o tego brata, jeżeli to jest zgodne ze słowem, to brat jest tylko przekaźnikiem słowa, to jest słowo od Boga, gdzie Bóg po prostu używa braci do usługi. I tak jak powiedziałem, nie tylko braci, bo jeżeli w kawiarence ja będę potem rozmawiał z siostrą, która ma duchowe wejrzenie, która chodzi z Panem i która ma świadectwo, no to ja słucham tej siostry i tu nie ma na mnie znaczenia, że to mówi siostra. Po prostu jak ktoś chodzi z Panem, jesteśmy w kapłaństwie, jesteśmy wszyscy powołani przez Chrystusa, to każdy z nas, chodząc z Panem, ma coś do zbudowania, do nauczenia drugą osobę. I ja po prostu... Czas nabożeństwa to nie jest czas sakrum profanum, skończyło się sakrum o godzinie 12, kończymy, mamy profanum w kawiarence. Nie mówię o tym, żeby nie rozmawiać o rzeczach takich życiowych, ale
Wiecie, jak kogoś ciągnie słowo i ktoś słucha ze zrozumieniem i z uwagą, co było na nabożeństwie, to to ma ochotę się tym dzielić, jakoś rozmawiać, konfrontować, czy dobrze zrozumiałem, czy niedobrze zrozumiałem. I to jest właśnie, że ten olbrzymi szacunek do tego słowa. I dalej jeszcze w szóstym jest tak, że Ezrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, powiedział amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali ich Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. Czyli przychodząc na nabożeństwo, tak naprawdę ja już oddaję Panu chwałę. Już ileś razy było mówione zachęcanie do modlitwy. Naprawdę ja cały czas zachęcam, to jest oddanie Panu Bogu chwały. To nie jest przymus, to jest naprawdę zachęta, albo słyszałam, że to jest jakoś tam przymuszam. Do niczego nie przymuszam. Ja się długo na nowonarodzeniu nie modliłem, wiem, czego się pozbawiałem. Wiem, że jako kapłan nie wypełniałem podstawowej rzeczy, czynności, więc zachęcam do oddawania Bogu chwały. Samo to, że przychodzimy, podajemy pieśni, oczywiście to też jest, ale jest jeszcze element bardzo ważny modlitwy. Kiedyś jak ja właśnie dyskutowałem z takim bratem dojrzałym i mówiłem, nie, no bracie, ja się nie muszę modlić, przecież ja się w duchu modlę i tak dalej, a ten brat mi powiedział coś takiego, to wyobraź sobie Dominik, bo 5 osób jest, które się modli w zborze, że te 5 osób nie przychodzi, jak będzie wyglądał zbór. I wyobraźmy sobie. Modli się 5 braci, tam ze 2-3 siostry stale i tych braci nagle nie ma. Brat mówi, czas do pomódlmy się i zapada cisza. Mówię to tylko tak, co ja sam dostałem bardzo mocną lekcję. Weźmy sobie to do serca, jakby jesteśmy kapłanami Boga żywego. I tutaj jest ten olbrzymi szacunek do Boga w czasie zgromadzenia Pańskiego. Czym to też się objawia? Dla mnie się... Też dam przykład, jakiś czas temu podwoziliśmy siostrę, która, znaczy do zboru, która mieszka pod Warszawą i, to, no i tak rozmawialiśmy różne tematy. I ta siostra powiedziała, że no właśnie jeździ, wsiada rano, żeby dojechać tutaj w niedzielę, nie będę wymieniał, która siostra, bo muszę ją to skrępować, że ona w niedzielę musi, starsza osoba, naprawdę starsza, musi wsiąść pociąg, przyjechać tutaj. Ja nigdy nie widziałem, też tak nie obserwuję, nie, ale nie zauważyłem, żeby ta siostra się kiedykolwiek spóźniła. Dla mnie to jest naprawdę takie zastanawiające. Zobaczcie, jaki ona ma szacunek do społeczności. I to jest, dla nas to jest taka też w ogóle nauka. Wiadomo, są różne sytuacje losowe. Autobus nie przyjedzie, nie wiem, coś tam się wydarzy, no ale chęci były inne, prawda? Jeżeli ktoś ratuje poważnie społeczność, Zgromadzenie Pańskie, nie spóźnia się na nabożeństwo. Po prostu i to jest jeden z elementów pokazywania, czy ja poważnie podchodzę do słowa, że gdzie 2 lub 3 w moim imieniu tam jestem, a my się zgromadzamy w imieniu Pana Jezusa, prawda? No. I teraz odpowiedzmy sobie, czy tylko mówimy to, bo to jest napisane, czy mamy świadomość tego. Musimy mieć głęboką świadomość, to nie są tylko słowa, to jest po prostu rzeczywistość, którą albo doświadczamy w duchu dlatego, że jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, albo jeśli ten serce już jest zatwardziałe, nie szanujemy tego słowa, czyli nie szanując słowa, nie szanujemy Boga, od razu powiedzmy sobie to tak wprost, albo jest to serce zatwardziałe, ja nie mam tego świadomości, to jest badanie, to wszystko jest po to i wyłącznie, żeby się prześwietlić i w łasce Bożej naprawić swoje życie. Efekt jest taki, że jak znam takie społeczności, że pół zboru się zawsze spóźniało. W czasie nabożeństwa pół zboru gdzieś tam wychodziło, tu wychodzi, tam wychodzi. I teraz, żeby zrozumieć mnie, są siostry, które mają służbę na przykład przy dzieciach, jest kawiarenka i czasami jest wymóg. No, czasami ktoś ma problem, przepraszam, że tak powiem, z pęcherzem. To jest oczywiste. Ale pomyślmy sobie, czy jakbyśmy poszli, głupi przykład, ale mimo wszystko taki namacalny, na spotkanie z prezydentem, kraju naszego, nie mówię, czy ktoś go szanuje, czy nie szanuje, nieważne, jest to głowa państwa, wiemy, że władze zwierzchnie są ustanowione przez Boga. I teraz ja na tym spotkaniu spóźnię się, w czasie spotkania on mówi, a ja sobie wyjdę, bo już mnie trochę muszę się przewietrzyć, albo coś mi się znudziło. Gruby nie tak, zgodzimy się. No to jeżeli wierzymy w Boga żywego, który tutaj jest między nami, jak się spotykamy, to tak samo właśnie traktujemy Boga. I nie mówię o sytuacjach losowych, bo sprawa jasna, są różne sytuacje. I mówię o tym, że kto, czy mam chęć właściwie uczestniczyć w zgromadzeniu, czy jest mi to obojętne, bo jest to jedno z wielu zgromadzeń, czyli przyszedłem odprawić ofiarę, tak jak czytaliśmy wcześniej. Dobrze, i teraz tak, 8 werset. I czytali z Księgi Zakonu, ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. Rolą braci w zborze, którzy podejmują się usługi i też wiemy, że jest u nas taki porządek, że to bracia starsi do usługi proszą. To nie jest tak, że ja sobie tutaj wstałem, tylko
jest porządek w naszym zborze, że to bracia starsi do usługi wyznaczają. I rolą braci usługujących, i to też uszanowanie tego porządku, jest uszanowanie tak naprawdę Boga. Wiadomo, jest ten czas przed wieczerzą, kiedy jest w temacie wieczerzy, to jest bardzo mocno podkreślane. I teraz obowiązkiem braci usługujących jest tak wyjaśnianie słowa. Po pierwsze, opieranie się na słowie, a nie, że ja opowiadam swoje jakieś przemyślenia i podeprę to fragmentem, tylko ja, przepraszam, nie ja, brat usługujący daje fragment i go wyjaśnia. Ale to jest kolejna rzecz, która to już jest do braci usługujących. Od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. To jest, ja jestem otwarty na takie głosy, jeżeli coś mówię niezrozumiałego, żeby ktoś mi to po nabożeństwie powiedział, bo wiecie, mówienie słowa, że nikt tego nie rozumie, no to nie ma żadnego sensu, prawda? My musimy jako bracia, no braci usługujących, czy w ogóle jak rozmawiamy ze sobą po nabożeństwie, mówić tak, żeby to było jasne, no bo my nie usługujemy po to, żeby, wiecie, ja mam teraz, nie wiem, ciśnienie na mikrofon i bardzo muszę coś mówić, tylko to jest usługa przed zborem, żeby właśnie to Słowo Boże przypominać, wyjaśniać. I to jest usługa. Sługa nie ma parcia na mikrofon. Sługa wychodzi przed lud, odpowiada przed Bogiem w pierwszym miejscu, przed ludźmi, którzy go słuchają w drugiej kolejności, za to, co on usługuje. Jeżeli będzie usługiwał niewłaściwie, zdrowy Kościół weźmie i go zdejmie i powie mu, że więcej braci ci dziękujemy, posiedź sobie, jeszcze się poucz. A jeżeli nie będzie takiego porządku, no to zbór pewnie popłynie. Albo ludzie zaczną odchodzić i szukać sobie społeczności, która jest zdrowa. Więc to jest obowiązek dla braci, tak usługiwać, żeby to słowo było żywe, żeby ono było z mocą i żeby ono było czytelne dla słuchających. 12 rozdział, przepraszam, werset. Zroszyć się więc cały lud, aby się najść i napić i udzielić innym i urząd... Nie, przepraszam. Przepraszam, od 13, to już będzie dłuższy fragment. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów Uezdrasza, pisarza, ażeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. I znaleźli przepis w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta, w 7 miesiącu, synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach. I że należy ogłosić, obwołać po wszystkich ich miastach i w Jerozolimie, wyjdźcie w góry i przynieście gałęzie oliwne, gałązki sosnowe, gałązki mirtowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych, aby pobudować szałasy, jak jest napisane. Wyszedł więc lud i przyniósł i rozbudowali i pobudowali sobie wszyscy szałasy, czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach domu Bożego i na placu przy bramie wodnej i na placu przy bramie efraimskiej. Dwie informacje tutaj są, przynajmniej o których ja zauważyłem. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów Uezdrasza, pisarza, ażeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. Znowu to jest do braci, którzy się podejmują usługi, którzy są przez starszych wyznaczeni. Rozwijanie się i szukanie cały czas w słowie postanowień, jakie są dla zboru przed Bogiem. Bracia starsi to u nas robią, wierzę w to. Mimo wszystko trzeba to cały czas podtrzymywać. My jako zborownicy, to jest naturalne, mam oczekiwania, bracia starsi, musicie się rozwijać, bo jesteście przed Boga postawieni jako nasi pasterze i to jest wasz obowiązek. Wiem, że to może się wydawać niektórym bezczelne, ale bezczelnym nie jest, bo tak działa Kościół. Więc bracia, tutaj widzimy, że oni się zbierali, studiowali zakon, nie mówię o tym, że teraz się bracia muszą zbierać, to nie chodzi o formę. Studiowali zakon po to, bo oni wiedzieli, jakie, co im zostało powierzone. To jest bardzo ciężka służba. Miejmy tą świadomość. Ktoś, kto jest świadomym zborownikiem, modli się za swoich starszych, modli się za swój kościół, modli się za starszych, żeby po pierwsze oni przechodzą problemy, o których możemy nie wiedzieć w rozmowach indywidualnych z ludźmi, potrzebują tego wsparcia. Potrzebują wsparcia modlitewnego, wsparcia takiego zwykłego w rozmowie. Pamiętajmy, to nie jest zaszczyt, przepraszam, to jest tego rodzaju zaszczyt, powołanie przez Boga, ale to jest ciężka praca, z której profity tu na ziemi są marne. Dopiero potem u Boga pewnie będzie jakaś zapłata, nie wchodzę w te tematy, bo Biblia za dużo o tym nie mówi, więc oceniajmy starszych, których mamy, módlmy się za nich i wspierajmy ich, a nie uderzajmy w nich. Nie mówię o tym, żeby nie rozmawiać na trudne tematy, jeżeli coś się ze słowem, bo to co innego jest uderzenie starszego, co innego omawianie jakichś tematów, że nawet jak się powiedzmy nie zgadzamy, no to i tak ma to być w pokoju, w braterstwie zachowane.
szanujmy starszych, bo są powołani przez Boga. I teraz ja nie tworzę jakieś nauki o kapłanach, bo to nie o to chodzi, ale ja po prostu pewno współczuję wielu rzeczy, których oni muszą przechodzić. Nie podlizuję się starszym. Żeby tak nie było dobrane, bo wiem, że takie, no, to może tak być. Kolejny temat. Doczytali o tych szałasach i lud to wziął i wykonał, nie chce czytać. To zaraz przyjdziemy płynnie do listu Jakuba. Słowo nie jest po to, żeby było odczytane. Słowo jest po to, żeby zrozumieć, czy też sobie przypomnieć i wykonać. Wyobraźcie sobie, że czytamy w tej słowie, że starsi doczytali, że trzeba zrobić te szałasy, a lud powiedział, nic nie powiedział, po prostu nie zrobił. Dosyć dziwne by było, prawda? Dlatego to jest wszystko wolności, bo my jesteśmy w tym zakonie wolności Chrystusowej i Bóg nie zmusza nikogo, bo ja cały czas wychodzę z tego założenia, że Chrystus mówi, kto chce iść za mną. To jest tej wolności, ale zachęcam. Mówię. Słowo nie jest po to, żeby było tylko czytane jako element nabożeństwa, żebyśmy mieli wypełnioną, wiecie, punkt pierwszy odhaczony, drugi, trzeci. Słowo jest po to, żeby właśnie je wdrażać w życie i wykonywać. Nie rozumiałem albo robię coś niewłaściwego. Przepraszam Boga, pokutuję, bo pokuta to jest odmiana umysłu, czyli mojego myślenia. Nie mówię, że trzeba od razu szaty rozdzielać, ale jeżeli do mnie dotarło, że coś jest w moim myśleniu było niewłaściwie albo coś wykonywałem niewłaściwie, przepraszam Boga za to. Ja jestem za tym, że nawet to publicznie, jesteśmy między, jak bracia i siostry, więc ta otwartość powinna być między nami. Jeżeli ktoś nie chce, to w domu i idę dalej, nie załamuję się, a na pewno nie lekceważę tego, co było zwiastowane. Jeszcze raz, słowo to jest tak naprawdę taki materialny, materialny, dobrze zrozumiany. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś nie szanuje słowa, nie szanuje Boga. To jest tak, jakby jest napisane, jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga, nie kocha bliźniego, to robi z Boga kłamcę. Tak samo, jeżeli mówimy, że kochamy Boga, szanujemy Boga, nie szanujemy Jego słowa, nie chcemy Go wdrażać w życie, nie zawsze to możemy w danym momencie, ale nie lekceważymy tego. Jeżeli tego słowa nie wdrażamy w życie, które jest zwiastowane, a mówimy na nie amen, no to nie szukujmy się. Nie kochamy, nie szanujemy Boga. Kochamy Boga. Przepraszam, nie chcę tak mówić za mocne słowa, ale nie szanujemy. No bo na ludzki sposób. Mamy szefa, tak? I szef mówi, zróbmy coś, a ja tego nie robię. No czy szef będzie zadowolony z tego powodu, będzie to akceptował? Jak ja bym był szefem, ja bym tego nie akceptował. Jeżeli wiem, że od tego zależy jakieś, że firma mi prosperuje. To jest głupie porównanie do Boga, bo to nie jest to samo, no nie? Ale tak jest, jeżeli Bóg posyła swoje słowo i dla nas ono nie jest świętością, czyli również w praktycznym tego wymiarze nie chce wykonywać, to mogę sobie powiedzieć wprost, moje relacje, mój stosunek do Boga jest niewłaściwy. Tutaj z tym tematem tak przechodzimy właśnie do listu Jakuba. Otwórzmy od pierwszego wersetu. Przepraszam, pierwszego rozdziału. To już wiemy, o co chodzi, prawda, o tym lustrze. Pierwszy rozdział, 22 werset. Czytam tak. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobnie jest do człowieka, który zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jaki jest. A kto wejrzał w doskonały zakon wolności, trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jest tutaj pokazane pewnego rodzaju takie zwiedzenie intelektualne, że człowiek myśli, że o sobie on się sam oszukuje. Przecież byłem na nabożeństwie, przecież słuchałem słowa, dałem kolektę, czy tutaj nie wiem, którą nomenklaturę obowiązuje, dałem te pieniądze. Wszystko jest w porządku, no nie? A Jakub mówi, człowieku, ty sam siebie oszukujesz, to jest zwiedzenie intelektualne. Ty myślisz sobie, że jest w porządku, ale jeżeli ty nie wykonujesz tego słowa, to nie jest w porządku. To tutaj się rozmijasz, to jest mleko, to jest podstawowa nauka, to nie jest jakieś nie wiadomo co. I teraz my musimy poprzez badanie siebie, swoich reakcji, stosunku do różnych rzeczy, właściwie siebie samego oceniać. Ja nie będę się oszukiwał, wiecie, jeżeli jest napisane, że mam, powiedzmy, nie opuszczajmy wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Jeżeli ja sobie będę, wiecie, co drugie zgromadzenie przychodził bez powodu, bo nie mówię, że tak są powody, czy zdrowotne, czy coś tam się dzieje, tylko to każdy sam się w nich ocenia.
Jeżeli ja nie będę, przychodził regularnie na zgromadzenia, to ja nie będę się oszukiwał, że ja jestem wykonawcą słowa. No nie jestem wykonawcą słowa. I w tym słowie ja siebie już mogę przejrzeć. Kolejny tutaj punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, 25 werset. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, czyli mamy wolność w Chrystusie, i to jest ten zakon właśnie, to nie jest taki zakon, jak mieli, że oni musieli, bo jak nie, to ich ukamieniowali. My nie musimy. Znaczy inaczej, dla mnie słowo jest wiążące, musimy. Ale Bóg daje wolną wolę i nie musimy, tylko że jest pewnego rodzaju konsekwencje tego. I tam jest napisane tak, że trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Są błogosławieństwa, my zbawienie dostaliśmy z łaski. Tutaj, tu nie ma, nic nie można do tego dołożyć, kompletnie nic. Ludzie, którzy cokolwiek dokładają do zbawienia, są heretykami. Od razu powiem to szczerze, wprost. My nic nie dokładamy do nowonarodzenia, do zbawienia, ale my, tutaj jest pokazane, że ci, którzy są wykonawcami zakonu, czyli tego słowa, które my słuchamy poprzez usługi czy poprzez czytanie Biblii, jest jakieś błogosławieństwo w jego działaniu. Czyli od razu sobie możemy powiedzieć, jeżeli ktoś nie jest wykonawcą, nie ma błogosławieństwa w jego działaniu. No naprawdę, to błogosławieństwo jest warunkowe. Zbawienie jest z łaski za darmo, ale błogosławieństwa są warunkowe. Jeżeli ja lekceważę Boga, nie będzie tych błogosławieństw. Po prostu nie. A to jest błogosławieństwo działaniu. I teraz patrzmy na swoje życie, jaki na przykład przynosi owoc to, co my robimy. Czy jest to błogosławieństwo, czy nie ma tego błogosławieństwa? To naprawdę trzeba wszystko weryfikować. To nie jest tak, że a, zrobiłem coś sobie i tam, no zrobiłem, nie wyszło, no nie? Ja muszę badać, dlaczego nie ma tego owocu. Może nie ma owocu, no bo Bóg akurat mnie do tego nie powołuje. A może nie ma owocu, bo ja po prostu robię coś i właśnie nie jestem posłuszny Bogu. Zabieram się za rzeczy, które są, że tak powiem, dam porównanie obrazu Starego Testamentu do kapłanów, którzy byli oczyszczeni. A wiemy, że jesteśmy oczyszczeni kąpielą wodną przez Słowo. Tak jest napisane. Czyli czytając to Słowo, ono powinno nas oczyszczać, zmieniać nasz charakter, nasze podejście do różnych rzeczy, zmieniać nasz sposób myślenia, jeżeli jest niewłaściwy. Jesteśmy wtedy oczyszczeni i Bóg powołuje do służby. Jeżeli ja sam się powołuję do służby, no to mamy kilka przykładów takich ludzi. Lepiej według mnie tego nie robić, ale to jest sprawa Boga, to Bóg robi. To jest sprawa między tym człowiekiem a Bogiem. Czyli tu już mamy taką informację. Wykonuje ten doskonały zakon, który czytamy. Jest błogosławieństwo w moim działaniu, dlatego że właśnie no, każdy z nas by chciał mieć takich pracowników, którzy są posłuszni i szanują nasze słowo. Jest to naturalny mechanizm i to widzę, że tak w Słowie Bożym tak samo działa. Ostatni fragment to będzie z Ewangelii Marka, 4 rozdział. To będzie podobieństwo siewcy. To jest zawsze i słusznie używane przy ewangelizacji. I to bez dwóch zdań tutaj to tak jest, ale zdajemy sobie sprawę, że to nie jest ograniczone tylko i wyłącznie do ewangelizacji. Dlatego, że jak posłuchamy nauk Pana Jezusa, to nauk o zbawieniu, to jak my to znamy, to tam jest naprawdę procencik. Pan Jezus daje nauki o małżeństwie na przykład, o rozwodach, o obłudzie. No jest tego masa i odnosi się do wszystkich swoich nauk, a nie robi tylko wycinku do zbawienia. I tak potraktujmy w tym momencie ten tekst, ja go zaraz omówię. Oczywiście nie negując tego, że też odnosimy to do przy nowonarodzeniu, jak ludziom się jest zwiastowana Ewangelia. I znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, by siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy do słuchania, ku słuchaniu, niechaj słucha. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach.
aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa. Siewca rozsiewa słowo, tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie, zasianymi na gruncie skalistymi są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością. Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi, zasianymi między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo. Ale troski tego wieku i uda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydają. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I tutaj najpierw do tych podobieństw się odniosę. Pierwsze jest o tym, że jest to słowo jakoś puszczone, prawda? I przychodzi ten zły, który je wybiera. Dam taki przykład, który ja akurat pewnie, może, na pewno dużo więcej tych przykładów możecie dać. Na przykład wstaje do słowa brata, usługuje i czyta wszystko zgodnie ze słowem, ale ja sobie siedzę tam na krześle i sobie tak w duchu, tego brata nie słucham, bo nie. I wiecie, ja nie przyjmuję tego słowa. Słowo jest siane, czy to jest w duchu Chrystusowym, że ja neguję słowo, bo coś mam do tego brata. Zresztą ten brat tak naprawdę jest tutaj nikim. To słowo jest ważne, on jest tylko takim przekaźnikiem tego słowa. I to jest, ja to odbieram do tego właśnie, że ten zły wydziobuje. Albo inne, na przykład ja czytałem o tym porządku w czasie nabożeństwa, ktoś powie o obłudnik, a jego dzieciak się tutaj kręci i czasami przeszkadza. I ja was przepraszam za to, pracujemy nad tym, żeby tak nie było, ale już on zaneguje przekaz, dlatego że mnie uzna za obłudnika. Rozumiemy ten mechanizm, prawda? Czy to jest od Boga coś takiego, że jest słowo do zboru, a przez mój stosunek do tego brata ja to słowo zamykam, że tak powiem, nie przyjmuję? I to jest właśnie ten element, kiedy ten zły wydziobuje to słowo, które jest puszczone. Drugie podobieństwo. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Słuchamy słowo, dotarło do mnie to słowo, wszystko dało mi jakiegoś rodzaju radość wewnętrzną, ale właśnie wychodzę, już się zaczyna kawiarenka i już słowa nie ma. Słowo jest puszczone po to, żebyśmy, wiadomo, nie zawsze akurat to słowo jest na czas słuszny dla danej osoby, to też jest, trzeba brać pod uwagę, ale to słowo, które jest puszczone, musi w nas pracować, ono musi naprawdę wykonywać taką pracę w nas głęboką, nie tylko w czasie nabożeństwa, jak usługujący mówi, ale idę do domu i rozmawiam jeszcze o tym z żoną, rozmawiam z braćmi, z siostrami, wiecie, to musi być utrwalone w nas. Jeżeli to słowo nie będzie utrwalone, to za chwilę ono zostanie wywiane gdzieś tam. Po prostu. I to jest naturalna rzecz. Nasze mózgi tak działają. Musimy to sobie utrwalać poprzez powtarzanie, poprzez omawianie, a też przez modlitwę: Boże, właśnie daj mi zachować to słowo. Ja uważam, że to jest właściwa modlitwa, żeby Bóg mi dał taki stan mojego ducha, umysłu, żeby to słowo naprawdę zaczynało we mnie trwać. No bo jeżeli ono tylko działa w czasie nabożeństwa, wychodzę i znika, no to mamy przykład tutaj z tego, co przeczytałam, prawda? I teraz to takie słyszałem bardzo, no to jest takie żartobliwe, ale bardzo dobry przykład, że właśnie wraca mąż, żona mieszkała w domu, wraca mąż do domu z nabożeństwa i żona się pyta, no czym było nabożeństwo? On mówi, no o Bogu i o Biblii. No to wziął ją, wprowadził w słowo, prawda? No w ogóle nic nie wyniósł z tego, co było, no bo po prostu to słowo nie przerobiło w niej żadnej roboty. Dobra, inne podobieństwo, następne. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo. Ale troski tego wieku i uda bogactw i pożądanie innych rzeczy władają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Kolejna rzecz. Przychodzimy na nabożeństwo, jest słowo, zaczyna w nas jakoś tam pracować. Już jesteśmy dalej niż ci poprzedni. Już wiecie, w tej kawiarence jeszcze o tym myślimy. Wracamy do domu, jeszcze myślimy. Ale następnego dnia się zaczynają problemy. Dzieci, praca, sąsiad, pies, wszystko jedno. I już zaczynamy odwracać się od tego automatycznie, tylko skupiamy się na tych problemach. Ja nie mówię, że mamy je bagatelizować,
ale to nie mogą takie rzeczy nas odciągać od tego, co było posiane w czasie nabożeństwa. Jeżeli tak się dzieje, to nie, możemy od razu się nie oszukiwać, jesteśmy właśnie tą glebą. I przyznanie się w takiej prawdzie to już jest początek do zmian, do tego pokuty, czyli odnowy umysłu. Czyli to chyba też jest jasne, może dużo przykładów, ale to nie ma co. I ostatnie. Ale troski, przepraszam, owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. I to jest taki stan, którego od nas Chrystus oczekuje jako od swoich dzieci. Że mamy taką glebę, która jak przyjmuje to słowo, jak to ziarno wpadnie, że to zaczyna wydawać owoc. To jest utrwalone. To rośnie. To nie jest tak, że się zatrzymuje na jednym poziomie. To cały czas nas pracuje, przemienia, przemienia. I wtedy jesteśmy właśnie tymi, którzy przynoszą ten owoc. Owoc jest dla Chrystusa jako chwała dla Niego. No tak jak wiemy, śpiewamy, nic nie możemy Panu dać, ale możemy oddać chwałę. A chwała to nie są tylko, wiecie, słowa, ale to jest nasze życie, nasz przemieniony umysł, przemienione serce, moja zmiana w stosunku do zboru, do braci, czyli owoc Ducha Świętego. Tak? On może być mniejszy, większy, ale ma być właśnie, on ma być duży. W ogóle ma być, ale ma być duży. Cały czas wzrastać w nas. I teraz jest tak, że ja czytając już to słowo, dla mnie już mnie to wiąże, że ja przed Bogiem muszę, jeżeli widzę, że jestem którąś z tych gleb pierwszych, mam się konfrontować, mam prosić Boga o to, no, po pierwsze przepraszać, że nie jestem taką glebą, no bo Bóg daje wszystko, co jest potrzebne Kościołowi do tego, żeby żyć w sprawiedliwości. Czyli ja nie wykorzystuję pewnych rzeczy, które Bóg mi dał w Kościele przez swojego Ducha. I ja już mogę pokutować z tego, że tak nie jest. I jest właśnie element pokuty, czyli zmiana mojego sposobu myślenia, żeby być tą glebą owoc przynoszącą. I to jest coś, co jest... Ja mogę zachęcać, ale Bóg od tego od nas wymaga, jako od swoich dzieci, których, jak mówimy, odkupił ofiarą, która przekracza nasze wszelkie poznanie, czyli śmiercią swojego Syna. Jest to dla mnie wiążące. Zakładam, że dla każdego to będzie wiążące. O ile oczywiście nie jest, no bo ja nie mówię, że nie jest. Więc to jest takie coś, że musimy naprawdę bardzo poważnie podchodzić do tego, jak przychodzimy na zgromadzenie pańskie, albo jak rozmawiamy z kimś na tematy dotyczące wiary, że to nie jest tylko informacja, którą się wymienimy i to gdzieś sobie poleci. To jest po prostu przekaz Boga do swojego ludu. I teraz ciekawa rzecz jest tutaj, to już na koniec, że gdy był na osobności Pan Jezus, pytali Go ci, którzy z Nim byli razem z 12 o to podobieństwo. I on tam do nich mówi, nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa. I zobaczcie, wśród tych wszystkich, którzy słuchali Pana Jezusa wtedy, nawet uczniowie nie rozumieli tego, co on mówi. No tak to jest napisane. Wiecie, jaka jest różnica między uczniami a tamtymi? Tamtych to nie zabolało, że nie zrozumieli. Bo uczniowie przyszli do Pana Jezusa i poprosili o wyjaśnienie. I to jest... Kolejna rzecz to zbadanie siebie. Czy mi jest obojętne, jakie słowo jest zwiastowane, czy rozumiem, czy nie rozumiem, wszystko jedno ważne, że było i jak to jest w jednym kościele, idźcie do domu, ofiara spełniona, czy po prostu, nawet jak czegoś nie rozumiem, albo rozumiem na niskim poziomie, proszę o objawienie Boga, rozmawiam z braćmi, z siostrami na te tematy i pogłębiam swoją wiedzę, bo mi nie wystarczy stwierdzenie, ja nie rozumiem, tylko pytanie, dlaczego ja nie rozumiem i co zrobię, żeby to zrozumieć. Posłuchajcie, to jest jeden z tych elementów, który powoduje, że Kościół naprawdę dostaje zabezpieczenie przed zwiedzeniami, których jest chyba coraz więcej, niestety. Mieliśmy w tym roku sporo nauk dotyczących tego. Ty też, to jest ważne, żeby nie traktować, że nauki sobie o tak się biorą. Na początku roku brat Łukasz mówił o internetowych kaznodziejach, którzy często zwodzą ludzi. Brat Tomek pokazywał te trzy takie poziomy wejścia w te niewłaściwe nauki tych fałszywych nauczycieli. Brat Olek ze 3 tygodnie temu też miał taką naukę, w międzyczasie jeszcze były też takie nauki, więc traktujmy poważnie to, że to jest jakieś słowo Boga do naszej społeczności. A naprawdę, nie wiem, niektórzy z Was na pewno mają kontakty z jakimiś zborami i wiedzą, że
Nigdy pewnie nie było dobrze, ale naprawdę się robi źle. Wchodzą różne niewłaściwe nauki dotyczące własnej wartości, że ja jestem wartościowy jako człowiek. I tak jakby, wiecie, Bóg jest takim dodatkiem, żeby tylko mnie dowartościowywać i mnie wzmacniać. To jest bardzo uproszczenie, bo tych nauk jest dużo więcej niewłaściwych. Także bierzmy sobie do serca to, co bracia tu usługują, bo oni są powołani przez Boga do tego, żeby właśnie zbór umacniać i dawać te narzędzia do tego, żebyśmy się ostali w czasach, które mogą być złe. Amen. Amen.